skrzypek z pierwszego opowiadania to trochę pan? Jest w pewnym sensie mój poziom wrażliwości u tego mężczyzny, jest jego diagnoza, która u mnie jest stwierdzona. Ja tak mam od wielu, wielu lat arytmię serca, z którą się borykam. Moje serce nie zawsze ma przebieg sinusoidalny, czasami wyskakuje z rytmu, co jest, może być niebezpieczne, ale ja już nad tym po tylu latach panuję. Nie miałem tak potwornej operacji, jaką on miał, przez to wpychanie przez żyłę udową igły do serca, tak zwanej katedry, ale jest to znana mi historia. Jest po części również moją historią. Zresztą bardzo, moim zdaniem, fajne opowiadanie. Dobór autorów tych mężczyzn to pana pomysł, czy pomysł wydawnictwa? Nie, to było mi powiedziane przez Pawła Szweda, który wpadł w ogóle na pomysł, żeby tą książkę odrodzić, nadać jej nowe życie. Książka, która oryginalnie się nazywała Zespoły napięć, została wydana w 2002 roku. Jak się okazuje, jest całkowicie aktualna. Te same problemy, te same dylematy miłosne, emocjonalne ciągle są aktualne po 15 latach praktycznie. Natomiast wybór autorów to była kwestia wydawnictwa. Każdy z tych opowiadań, które tam jest, komuś się wydarzyło. To jest fajne w tej książce, moim zdaniem, dlatego że ja jako chemik i informatyk mam straszne problemy z fikcją literacką, z wymyślaniem fikcji literackiej. Mi jest o wiele łatwiej opisywać świat, znaczy relacjonować świat, który widzę za oknem i wydarzenia, które widzę za oknem. Łatwiej mi pisać o osobach, które spotkałem, które lubię, kocham, nienawidzę, pogardzam nimi, podziwiam je i tak dalej. I dlatego też pochylałem się nad prawdziwymi historiami. Te historie niestety nie minęły, ta przemoc ciągle jest. Ludzie się ciągle starzeją. Nam się wydaje, że ta wiosna młodości będzie trwała wiecznie, a potem przychodzi coś, co jest już jesienią i na przykład u kobiet pojawia się menopauza, stąd opowiadanie menopauza. Jest problem wierności. Sami wiemy, że jesteśmy teraz nawet bardziej niż 15 lat temu hedonistyczni. Że seksualność została zdeprecjonowana, że jest to towar, którym się handluje, sex sells, i to też jest w wielu opowiadaniach.